Ostatnia minuta, Q1. Kevin Magnussen kończy pierwszy sektor. Poprawia się w tym sektorze Robert Kubica. Zdecydowanie nie, aż 4,4 sekundy wolniej. Duża tutaj strata, chociaż porównujemy go, jak rozumiem, ten czas, międzyczas, który jest pokazywany, to jest strata do ostatniego kierowcy, który wywalczył w tym momencie awans do Q2, czyli do Kimiego Raikkonena. Tak czy inaczej, nie poprawia się w pierwszym sektorze Robert Kubica. Kevin Magnussen z kolei nie poprawia się w drugim sektorze. Ale Kevin Magnussen w tym momencie jest na 8 miejscu i Kevin Magnussen i Romain Grosjean całkiem niezłe tempo prezentują. I tego też mogliśmy się trochę spodziewać, skoro Ferrari tutaj jest mocne na prosty i skoro prezentuje bardzo dobre tempo, to Haas jako siostrzany, no nie powiem, że bliźniaczy zespół, ale powiedzmy siostrzany. Obraziłby się Gittersteiner, mówiąc, że wcale nie jesteśmy repliką. Natomiast można się było spodziewać, że oni też będą notować całkiem niezłe czasy. Kevin Magnussen jest już na mecie, swojego czasu nie poprawia, na razie pewne awansu do Q2 i raczej nic mu tego awansu nie odbierze. Robert Kubica wpada na metę, poprawia swój czas minimalnie przez to, że szybciej pojechał w ostatnim sektorze i ma w tym momencie 0,2 sekundy przewagi nad George'em Russellem. Romain Grosjean wykonuje niezłą robotę, w tym momencie szósta pozycja, więc jest o 0,3 sekundy szybszy od swojego partnera z ekipy, Carlos Sainz. To kierowca, który chciałby udowodnić swoją wyższość. No i udowadnia, proszę zwrócić uwagę, jaka różnica. 0,4 sekundy przewagi Sainza nad Lando Norrisem. Daniel Kwiat w tym momencie na 8 pozycji zepchnięty, bo Daniel Ricciardo poprawia czas swojego okrążenia. Charles Leclerc na świeżym komplecie opon wpada na drugim miejscu. 0,1 sekundy straty do Walteriego Bottasa. Dużo, bardzo dużo kosztował go ten korek, ten tłok, w jakim utknął na swoim okrążeniu pomiarowym. Pewnie podobne problemy miał także jadący tuż za nim Sebastian Vettel. Stąd taka duża różnica była na początku tych kwalifikacji, ale też poprawiają się nieco warunki, więc pod koniec Q1 nieco lepsze wyniki, tak czy inaczej, powinny notować zespoły. Sergio Perez wskakuje na miejsce 11 pod kreską. Lance Stroll, on swojego czasu nie poprawił. No i Russell przed Kubicą. Odpada, a George Russell, no ale ta różnica 28 tysięcznych sekundy chyba, jeżeli dobrze szybko policzyłem. Valtteri Bottas nie poprawił się w drugim sektorze, mimo że jedzie na większych oponach. W każdym sektorze poprawia się Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen jest pod kreską. Tutaj różnice między Hulkenbergiem, Perezem, Sainzem i Raikkonenem są naprawdę bardzo, bardzo małe. Raikkonen wjeżdża w tym momencie w zakręty 11, 12, 13. Jest już bardzo blisko końca swojego okrążenia. Jest już właśnie na samym końcu. Poprawia się, wpada na 10 miejscu. A zatem jest teraz nad kreską, no ale jeszcze kilku kierowców ma za sobą, zarzuciło tam samochodem Lando Norrisa. Czy zdoła się poprawić? Poprawia się, ale to wystarcza tylko na 14 miejsce. No to czekamy na kolejnych kierowców. Daniel Kwiat na miejscu 7, jest Carlos Sainz już także na mecie 11, nie zobaczymy go w Q3. McLareny jednak poniżej oczekiwań. Kevin Magnussen na miejscu 7, mamy Daniela Ricciardo. Ricciardo między Kwiatem i Magnussenem, jest także w tym momencie Romain Grosjean, który wypycha Kimiego Raikkonena poza pierwszą dziesiątkę. Na 10 miejscu w tym momencie Daniel Kwiat, jest Sergio Perez, który poprawia się i w pierwszym, i w drugim sektorze. 63 tysięczne straty Sergio Pereza do Daniela Kwiata, ależ bliziutko. Nico Hulkenberg, 7 w tym momencie, wypycha Daniela Kwiata. Ostatni w tym momencie jest Daniel Ricciardo, i może który zameldował się w Q3 i może odetchnąć z ulgą. Hamilton poprawił się w pierwszym i w drugim sektorze. Skakuje na pierwsze miejsce i na pośrednich oponach wystartuje do wyścigu. Max Verstappen oczywiście odpuszcza ostatni sektor, wiedząc, że ma i na tyle dobry czas na tych pośrednich oponach, że nie musi go poprawiać na miękki. Może się poprawić w ostatnim sektorze i Lewis Hamilton, i Valtteri Bottas. Lewis Hamilton, przypominam, w tym ostatnim zakręcie to nie było idealne wyjście. On tam wyjechał szeroko i na tę sztuczną trawę, i na krawężnik. Stracił sporo czasu, a mimo wszystko miał 131 tysięcznych przewagi nad Valtterim Bottasem. Valtteri Bottas też w takim razie ma pewien zapas. 7 tysięcznych sekundy różnicy między nimi. Ostatnie okrążenie o to, żeby powalczyć o pole position. Poprawia się Lewis Hamilton. Nie zdążył Max Verstappen. W pierwszym sektorze 67 tysięcznych sekundy, a Max Verstappen, proszę bardzo, już nie poprawi swojego czasu. Zostaje w tym momencie na 4. miejscu. Fiu-fiu, to się rzadko zdarza w Red Bullu. Valtteri Bottas nie poprawia się z kolei w pierwszym sektorze. Rośnie szansa na to, że jednak pole position wywalczy Lewis Hamilton, ale jeszcze
dwa sektory przed nimi. 1/10 przewagi nad tym czasem Walteriego Bottasa z początku trzeciej części kwalifikacji, ale ten czas poprawia już Walteri Bottas. 82 tysięczne sekundy szybszy. Będzie tutaj znowu na ułamki sekund. 7 tysięcznych na razie między nimi. Lewis Hamilton jest już w trzecim sektorze. Walteri Bottas także jest w trzecim sektorze. Charles Leclerc oczywiście nie poprawia czasów Mercedesa. No wiemy już, że ta strata Ferrari do Mercedesa jest dosyć spora. W związku z tym czekamy na ostatnie zakręty w wykonaniu Lewisa Hamiltona. Bardzo ważny będzie ten ostatni zakręt tam, żeby mieć dobrą trakcję, wyjść dobrze na prostą startową. Robi to Lewis Hamilton, schludnie wyszedł z tego zakrętu, ale nie poprawia swojego czasu, a zatem Walteri Bottas stanie po raz siódmy w karierze na pole position, poprawia jeszcze swój czas. Kapitalne kwalifikacje w wykonaniu Walteriego Bottasa. 23 tysięczne sekundy. Sebastian Vettel na miejscu trzecim, Charles Leclerc na czwartym, Max Verstappen piąty, szósty, Pierre Gasly na siódmym miejscu w tym momencie, Nico Hülkenberg, ale przebija jego czas Daniel Ricciardo. 9. i 10. pozycja dla kierowców Haasa, którzy nie przejeżdżają okrążeń pomiarowych w trzeciej części kwalifikacji, odpuszczają te kwalifikacje. W takim razie Walteri Bottas, no to jest król tego weekendu, 7. w karierze pole position. Kapitalna robota Walteriego Bottasa, ale i tak należy się zastanawiać, Michał, czy przypadkiem, jeżeli chodzi o progres, czy nie najbardziej spektakularnej roboty nie wykonał przypadkiem przy okazji tych kwalifikacji Lewis Hamilton. To się nie mieści w głowie, że Mercedes pojechał tak znakomicie. And that's pole position, Valtteri. Well done. That's what I like to hear, guys. Well done, guys. Pole position. Yeah, let's make sure we finish the job tomorrow. Pole position, Valtteri. Świetna robota. To jest to, co chciałem usłyszeć, odpowiada Walteri Bottas. To jest rzeczywiście zupełnie inne oblicze Fina. Nie znaliśmy go od tej strony. Poznaliśmy dopiero przy okazji wyścigu w Melbourne, kiedy w dosyć wulgarny sposób komunikował światu, że teraz jeszcze zamierza coś komuś udowodnić, a więc wszystkim swoim hejterom, mówiąc kolokwialnie, na razie jest to sezon marzenia. Wróćmy do tego, co się działo przed rozpoczęciem okrążenia pomiarowego, kiedy Max Verstappen ostatecznie nie zdążył się załapać i proszę bardzo, Sebastian Vettel mija samochód Red Bulla. Jeszcze raz rzućmy okiem na to, co się wydarzyło w zakręcie numer 14. Zwolnił tutaj Max Verstappen, bo widział, że przed nim jest Charles Leclerc. Mate, you need to go now. Nah, mate. I'm finished, right? We are finished. Yeah, those, what, they're such, honestly, everybody's just lining up and they're just f***ing it up. He's just trying to be nice, but everybody's just f***ing it up. Wszyscy robią tutaj gigantyczny bałagan, tak w skrócie można określić to, co się działo z Maxem Verstappenem, który dostał informację, żeby po prostu ruszać w danym momencie, że ucieka mu czas, że może nie zdążyć, ale on już odparł, aha, czyli jestem już skończony.